Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemartu. Jesień pełną parą, ale dzisiaj nie o pogodzie. Dzisiaj pokażę Wam wyjątkowy dom Family Smart o powierzchni zabudowy 35 m kwadratowych tylko albo aż, bo ten dom posiada trzy niezależne sypialnie, salon z aneksem kuchennym i łazienkę. Oglądajcie z nami do końca ten odcinek, bo naprawdę będzie się działo i będziecie zaskoczeni, jak efektywnie została wykorzystana przestrzeń właśnie w tym budynku za moimi plecami. Na sam początek chciałbym Wam zwrócić uwagę na pierwszą modyfikację, którą uczyniliśmy, a właściwie to inwestorka uczyniła właśnie w tym projekcie Family Smart. Bo jeśli śledzicie naszą stronę internetową i inne nasze filmy na naszym kanale, a jest ich całkiem sporo, to na pewno zwróciliście uwagę, że w standardzie Family Smart posiada elewację z białego tynku. Tutaj natomiast zastosowaliśmy elewację standardową, ze świerku skandynawskiego, właśnie w takim kolorze odcienia drewna, naturalności, i świetnie ten dom właśnie pasuje na tą działkę, na której się znajdujemy, bo w otoczeniu mamy lasy, pola kukurydzy, a na samej działce brzozy i sosny. Także naprawdę pięknie się ten dom wpisuje właśnie w to lokalne otoczenie i to jest bardzo ważne, żeby właśnie to wszystko ze sobą współgrało. Pierwsza rzecz to tarasik. Taras o powierzchni 10 m kwadratowych z pergolą. Taki taras robimy właśnie standardowo. Ten taras jak najbardziej jest funkcjonalny. Możemy sobie na nim wypić kawę, herbatę, zjeść z rodziną posiłek. Głównie latem przede wszystkim spędzamy czas na zewnątrz. To co istotne, nad nami jest drewniana pergola, na której możemy sobie powiesić jakąś bujankę, jakiś fotel. Możemy sobie to zadaszyć w jakiś różnego rodzaju sposoby. Mogą być to zadaszenia w formie takiego żagla, jak jest u mnie na grądach. Mogą to być jakieś pleksy. No tutaj możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Oprócz tego macie punkty elektryczne, świetlne na zewnątrz budynku i punkty elektryczne, żeby sobie podłączyć telefon czy jakąś muzyczkę. Idąc dalej, kolejną modyfikacją, którą zobaczycie w tym domu, to jest to, że zwróćcie uwagę na tą rzecz, a mianowicie na to okno, bo standardowo w Family Smarcie, tudzież w jego bracie bliźniaku Mezzanin Smarcie, mamy takie jedno okno. Natomiast tutaj inwestorka chciała mieć widok zarówno na ulicę, żeby widzieć, kto ewentualnie do niej przychodzi, oraz na działkę, więc z dwóch stron zrobiliśmy jej właśnie takie okno. Chodźcie za mną, pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz. A właśnie, jestem ciekaw, czy rozpoznaliście, jaki rodzaj fundamentu jest zastosowany właśnie w przypadku tej realizacji. Zaskoczę Was, pomimo tego, że tego nie widać, jest to zamaskowane, ale ten budynek jest wykonany na słupach fundamentowych, a nie na płycie fundamentowej. Takie rozwiązanie niewątpliwie jest rozwiązaniem tańszym budżetowo. Dom też jest w pełni całoroczny, ponieważ podłoga jest również ocieplona. Natomiast, tak jak dobrze wiecie ze wszystkich innych moich nagrań, ja jednak jestem zwolennikiem płyty fundamentowej. To, co Wam chciałem pokazać, to taki kranik, który robimy, jeżeli macie takie zapotrzebowanie, to robimy taki kranik, żebyście mogli sobie coś podłączyć i po prostu podlewać tą roślinność, która jest u Was na działce. Tutaj inwestorka fajnie sobie zagospodarowała, bo ma jakieś skalniaczki, różnego rodzaju roślinność zasadzoną, więc na pewno jest to w pełni wykorzystywane. To tyle, jeżeli chodzi o zewnątrz. Nad nami daszek, oświetlenie. Chodźcie teraz do środka, pokażę Wam, jak wygląda ten umeblowany dom z trzema sypialniami, salonem z aneksem oraz z łazienką. Będziecie naprawdę zaskoczeni. I jesteśmy w środku. W środku, pomimo tego, że na zewnątrz mamy jakieś 2 czy 3 stopnie, bo dzisiaj pierwszy raz musieliśmy w tym roku odśnieżać nasze auta z tego szronu całego, więc w zupełności ta kurtka już nam nie będzie potrzebna. Ale słuchajcie, tradycyjnie nie od salonu, tylko zaczniemy sobie oczywiście od łazienki. Pokażę Wam, jak wygląda łazienka właśnie w tym projekcie Family Smart. Zwróćcie uwagę, że jest to lustrzane odbicie i weszliśmy od tej strony.
Układ na dole, tak jak możecie sami zwrócić uwagę, jest dokładnie taki sam jak w Mezzanine Smarcie, z tą różnicą, że tutaj nie mamy antresoli, tylko mamy w pełni zabudowaną górę, ale to za chwilę Was tam zabiorę. Na początek chodźmy tutaj do łazienki i zobaczcie, jak urządzona jest tutaj ta łazieneczka. Około 3 m², ale znowu to, co często powtarzam, wszystko się tutaj bez problemu mieści. Mamy ubikację, w tym akurat domku dużą, wygodną umywalkę, szafkę z lustrem, oświetlenie. Fajnie jest to wykończone w takim białym kolorze, bo te jasne kolory w niewielkich pomieszczeniach powodują, że one nie sprawiają takiego wrażenia, że są po prostu klaustrofobiczne, więc to jest taka mała porada. Pralka ładowana od góry i okno dla jeszcze lepszej wentylacji. Kabina prysznicowa, normalna, wygodna 90, z tym, że tutaj ścięta, dzięki czemu bez problemu nawet taki ktoś jak ja się tutaj obracam, schylam, nie mam z tym żadnego problemu. Także łazienka jest w pełni funkcjonalna. Idziemy dalej i teraz zabiorę Was do tej dolnej sypialni i tak jak pamiętacie z innych odcinków albo z grądów szlacheckich, to zobaczcie, zwróćcie uwagę na wystrój tej dodatkowej sypialni. Dlaczego na to zwracam uwagę? Ponieważ w większości domów, które budowaliśmy i mieliście przyjemność zobaczyć, mieliśmy ten układ, że tutaj, zobaczcie, było jedno łóżko pojedyncze, tutaj było drugie łóżko pojedyncze, a w tym miejscu była szafa. Natomiast tutaj jest ten inny układ, mianowicie duże, wygodne, podwójne łóżko jest z tej strony, a w tej wnęce jest właśnie szafa. Duża, przestronna szafa, w której naprawdę można pomieścić mnóstwo po prostu ubrań. Dodatkowo w tej sypialni mamy okno praktycznie na całą szerokość tej ściany. Ta część się otwiera oraz jest uchylna. Tutaj inwestorzy też dodatkowo mają sobie takie żaluzje zamontowali, dzięki czemu można zaciemnić po prostu to pomieszczenie. I ono również jest, zwróćcie uwagę, w kolorze białym. W tym domu w ogóle dominują takie kolory bieli i szarości w takim stylu minimalistycznym, skandynawskim, fajnie pasującym do tego, co my robimy i tego, co lubimy. Jeżeli chodzi o kuchnię, kuchnia w kolorze takim ciemnozielonym, bardzo mi się ona podoba. W ogóle z Natalią myśleliśmy, żeby tą kuchnię, która jest u nas na grądach, właśnie dokładnie zrobić w tym odcieniu, ale dostaliśmy informację z tej wielkiej sieci meblarskiej, że niestety tego koloru przez bardzo długi czas nie będzie, więc zmieniliśmy tą kuchnię na szarą. W międzyczasie, jak czekaliśmy na szarą, zadzwonili do nas, że wiecie co, jednak jest ta zielona. No ale już ta szara była zamówiona, już nie chcieliśmy tego po prostu po raz kolejny zmieniać. Kuchnia w pełni funkcjonalna. Duża lodówka wraz z zamrażarką. Oprócz tego mamy mnóstwo szafeczek, w których możemy pochować różne rzeczy. Znalazło się miejsce na zmywarkę, więc również pełna funkcjonalność. Mamy zlew, mamy płytę indukcyjną, mamy tutaj piekarnik, dużo szafeczek, okap, jest gdzie te wszystkie naczynia pochować i w tym domu spokojnie 6-osobowa rodzina może bezproblemowo spędzać czas. Jeżeli chodzi o tą część, to tutaj mamy stolik, takie biurko, 2 krzesełka, możemy sobie tutaj pracować, jeżeli na przykład jesteśmy akurat na home office. I tu mamy to dodatkowe okno, które widzicie, ono jest po dwóch stronach w tym budynku. A tutaj, moi mili, mamy to wyjście na taras razem z taką markizą i możemy sobie wyjść na taras i tutaj po prostu spędzać ten czas. Ale o tarasie już było. Chodźcie zobaczyć drugą część tego salonu. W drugiej części salonu mamy łóżko, kanapę, która również się rozkłada. Więc zobaczcie, może spać tutaj nawet 8 osób wygodnie. 2 osoby tutaj w salonie, 2 osoby w tej dolnej sypialni, 2 osoby w górnej sypialni i nawet 2 osoby w tej dodatkowej, drugiej górnej sypialni. Także naprawdę dom jest, pomimo tego, że ma 35 m² powierzchni zabudowy, naprawdę pojemny. Słuchajcie, nie przedłużajmy, chodźmy na górę. Na pewno jesteście ciekawi, jakie wymiary mają te wszystkie pomieszczenia. Na dole, tam gdzie byliśmy, salon z aneksem kuchennym ma blisko 18 m². Łazienka 2,8 m², a ta dolna sypialnia
8 metrów kwadratowych. Natomiast teraz znajdujemy się na górze. Ta sypialnia, w której teraz się znajdujemy, ma 14 metrów kwadratowych. W domku o powierzchni zabudowy 35 metrów. 14 metrów kwadratowych wygospodarowana górna sypialnia. Mamy tutaj jeszcze jedną sypialnię na górze oraz garderobę. Ale zobaczcie, jak tutaj jest dużo miejsca. Już nawet nie mówię o tym, że jest wysoka ściana kolankowa i do sufitu jest 2,8 metra, czyli jest naprawdę tutaj bardzo wysoko i bardzo przestronnie, ale zobaczcie, bez problemu wchodzi normalne dwuosobowe łóżko, szafki, komody, fotel. Tak naprawdę jeszcze więcej mebli mogłoby tutaj swobodnie wejść. Mógłby to być naprawdę super funkcjonalny również pokój, na przykład dla nastolatka czy dla dziecka. Można tą przestrzeń fajnie wykorzystać. Kolor ścian oczywiście biały, tak jak mówiłem na dole, żeby tą przestrzeń po prostu optycznie nawet też powiększać. To jeszcze, na co chciałbym Wam zwrócić uwagę, to oczywiście dobra wentylacja w domach, no i mianowicie okna. Okna się jak najbardziej przydają do tego, żeby nie tylko wentylować, ale również wyglądać na piękne po prostu okoliczności przyrody, w których te domy budujemy właśnie dla Was. Te okna się otwierają, również oczywiście uchylają, natomiast ten trójkąt jest fiksem, czyli się nie otwiera, nie uchyla, jest po prostu dostępem światła do pomieszczenia. Chodźcie dalej. Tutaj mamy klatkę schodową, można by tak to nazwać, schody, po których wchodziliśmy, ale to, co bym Wam chciał pokazać, to przede wszystkim miejsce na garderobę. Tutaj jest ponad 2 metry kwadratowe i zobaczcie, ja cały czas to podkreślam, dom o powierzchni zabudowy 35 metrów kwadratowych może mieć garderobę w sobie. To jest naprawdę wykorzystanie każdego centymetra w tych budynkach. Co więcej, ta garderoba nie musi być wcale garderobą. Jeżeli byście mieli taką potrzebę, to możemy tutaj zrobić funkcjonalny WC. Chodźcie do tej drugiej sypialni. Ona jest troszeczkę mniejsza, bo ma około 9 metrów kwadratowych. Jest to idealna sypialnia dla dziecka. Zobaczcie, z tej strony mamy wygodne, co prawda jednoosobowe łóżko, które również może pełnić funkcję szafy, ponieważ na dole mamy pojemniki, w których możemy różne rzeczy po prostu schować, ale nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby to łóżko również było większe. Kolor oczywiście biały, z drugiej strony mamy biurko, gdzie możemy spokojnie pracować, czy jak jesteśmy dziećmi, odrabiać lekcje. I z tej strony również oczywiście okno, otwierane i uchylne, tak żeby również w tej mniejszej sypialni, która jest na dole, była po prostu dobra wentylacja i świeże powietrze. Jak widzicie, dom o powierzchni 35 metrów kwadratowych zabudowy może być naprawdę funkcjonalny i mieć ponad 50 metrów kwadratowych powierzchni po podłogach. Na dole, tam gdzie byliśmy, mieliśmy salon z aneksem kuchennym, dodatkową dolną sypialnię oraz łazienkę. A tu na górze mamy dwie sypialnie oraz garderobę. Naprawdę ten dom jest w pełni funkcjonalny, może spełniać funkcję nie tylko budynku letniskowego, rekreacyjnego, tylko do wykorzystywania przez jakiś okres czasu. Może to być w pełni funkcjonalny dom do normalnego, całorocznego mieszkania i po prostu do takiego codziennego życia, jako właśnie alternatywa dla mieszkania w bloku. Jeżeli chodzi o terminy na przyszły rok, one bardzo nam się kurczą, więc jeżeli jesteście zainteresowani budową z nami w przyszłym roku, to kontaktujcie się ze mną, dzwońcie, piszcie do mnie maile, odpowiadam na każdą wiadomość i po prostu sprawdźmy Waszą działkę, czy można na niej budować nasze domy, zarezerwujcie sobie termin na budowę, następnie zajmiemy się formalnościami, podpiszemy umowę na roboty budowlane i wybudujemy Wasz wymarzony dom. Wejdźcie na naszą stronę www.housesmart.pl w zakładkę projekty, dajcie kciuka w górę, subskrypcję, a jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach. To wszystko w tym dzisiejszym wyjątkowym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.